To miał być zwykły męski weekend. Jak większość innych, jak większość poprzednich. Spotykaliśmy się z chłopakami zawsze co drugą sobotę. Każdy facet potrzebuje przecież małej odskoczni od codzienności i tej rutyny, w którą każdy w końcu popada. Spędzaliśmy ten czas na różne sposoby. Były wieczory z konsolą, oglądanie filmów do białego rana, czy wypady pod namiot. Zdarzało nam się też robić rzeczy, o których pewnie nigdy nie opowiemy swoim przyszłym żonom i dzieciom. To były nasze weekendy. Należały do nas. Robiliśmy to, na co mieliśmy ochotę. Taki stan rzeczy możliwy był dzięki dwóm zasadom. Pierwsza była chyba oczywista. Zero telefonów. Cała nasza trójka grzecznie wyłączała komórki. Stawaliśmy się niedostępni dla świata. Telemarketerzy nie zawracali nam głowy z zaproszeniami na prezentacje garnków. Partnerki nie zasypywały nas setkami wiadomości tekstowych. Raj na ziemi. Spokój. Druga zasada była ściśle powiązana z pierwszą. Nie zabieramy ze sobą żon, dziewczyn, przyjaciółek czy telemarketerów. Generalnie żadnych osób, które znaliśmy albo które miały nasze numery telefonów. Ja, Rick i Kevin. Przyjaciele, którzy poznali się jeszcze na studiach. I solidarnie, jak jeden mąż, zrezygnowali z dalszej edukacji po pierwszym roku nauki. Czy źle na tym wyszliśmy? Raczej nie. Rick założył własną firmę budowlaną, która nawet całkiem dobrze prosperowała. Kevin robił to co zawsze, czyli nic. Mógł być spokojny o swoją przyszłość. Zabezpieczał ją pokaźny spadek po cioci ze Stanów Zjednoczonych, której, prawdę mówiąc, nigdy w życiu nie widział nawet na oczy. Ja też jakoś sobie radziłem. Raz lepiej, raz gorzej. Chociaż od ostatnich kilku lat raczej nie narzekałem. Będąc jeszcze nastolatkiem, odkryłem w sobie smykałkę do grafiki komputerowej, którą pieczołowicie pielęgnowałem. Pasja zamieniła się w pracę, a klienci dosłownie spadali mi z nieba. Nie musiałem się nawet reklamować. Ta listopadowa sobota nie zapowiadała się zbyt ciekawie. Nad miastem od samego rana przechodziła potężna burza. Deszcz w połączeniu z silnym wiatrem tworzył prawdziwie wybuchową mieszankę. A czarne od burzowych chmur niebo co jakiś czas rozcinały błyskawice. Z pogodą nie wygrasz. Możesz się do niej jedynie dostosować. Chcąc zaadaptować swój weekendowy plan do warunków panujących na zewnątrz, zdecydowaliśmy się spotkać w domu któregoś z nas. Padło na mój jednopoziomowy, wolnostojący domek na obrzeżach miasta, z wielkim telewizorem w salonie i podłączoną do niego konsolą PlayStation 4. Mieszkam sam, co było dodatkowym atutem. Umówiliśmy się z chłopakami na 20. Przed samym ich przyjazdem zdążyłem zrobić jeszcze małe zakupy w pobliskim supermarkecie. Facet musi jeść, a o suchym pysku siedzieć też przecież nie będzie. Rick dotarł jako pierwszy, jak zwykle punktualnie. Rozsiedliśmy się wygodnie na kanapie i nie tracąc czasu, zagraliśmy szybki mecz w FIFA. Oczywiście, wspierając się kilkoma małymi kieliszkami, bo nie wypada grać tak na sucho. Następnie wysłuchałem krótkiego wywodu Ricka na temat tego, jak to jego dziewczyna Natalie nie zachodzi mu ostatnio za skórę. Klasyka gatunku i nic nowego. Nawet nie zorientowaliśmy się, kiedy na zegarku wybiła godzina 21. Jasper, czy Kevin nie powinien już tu być?
Zapytał Rick z lekkim zaniepokojeniem w głosie. Znasz go. Opcje są dwie. Albo siedzi gdzieś w knajpie i stracił poczucie czasu, albo nie udało mi się dokończyć zdania. Moją wypowiedź przerwał dźwięk dzwonka. Wstałem z kanapy, wsunąłem kapcie na nogi i udałem się w kierunku drzwi frontowych. Kiedy je otworzyłem, spotkała mnie niemała niespodzianka. Cześć, Jasper. Przepraszam za lekkie spóźnienie, ale coś mnie zatrzymało. Sam rozumiesz. Wymamrotał Kevin, puszczając mi oczko. Rozumiem. To jakaś twoja znajoma? Powiedziałem, przenosząc wzrok z twarzy Kevina na dziewczynę stojącą po jego prawej stronie. Miała długie, kruczoczarne włosy sięgające za linię bioder. Ciemnobrązowe oczy, które podkreślał dość niecodzienny makijaż. Czarne cienie, szminka również w tym kolorze. Generalnie cała zrobiona jak na pogrzeb. Nie, wpadliśmy na siebie zupełnie przypadkiem. Kilka minut temu w pubie. Nie mieliśmy czasu jeszcze dobrze się poznać. Zaproponowałem jej małą imprezę. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Zasada numer dwa. Rzuciłem, unosząc dwa palce do góry i przystawiając je jak najbliżej twarzy Kevina, tylko się dało. Jeśli tylko nie łamiesz zasady numer dwa, nie będzie problemu. Obiecuję, że nie będę przeszkadzać. Jestem Lily. Miło mi cię poznać. Jasper, tak? Odezwała się w końcu tajemnicza nieznajoma. Tak, Jasper. Również miło mi cię poznać, Lily. Zapraszam. Muszę przyznać, że nieproszony gość, którego przyprowadził Kevin, trochę pokrzyżował nam plany. Ale jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Lily okazała się nawet całkiem fajną dziewczyną. Była zupełnie inna niż początkowo zakładałem. Zbyt szybko oceniam ludzi tylko po ich wyglądzie zewnętrznym. Kilka dni wcześniej skończyła 21 lat. Interesowała się literaturą i sztuką, ale jej prawdziwą pasją były filmy. Nigdy bym nie pomyślał, że można wiedzieć o nich aż tyle. Miała też wrodzony talent do gry w FIFA. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy ostro złoiliśmy tyłek Rickowi i Kevinowi, grając 2-2. Nie da się też ukryć, że głowę miała mocniejszą niż nie jeden facet. W pewnym momencie musiałem trochę zwolnić tempo, bo bałem się, że za szybko odpadnę. Zbliżała się północ, a my lekko podpici skupiliśmy się już tylko na rozmowach. Lily, powiedz mi, mieszkasz ciągle z rodzicami czy coś wynajmujesz? Zapytałem. Wiesz, to jest dość przykra sprawa. Raczej niechętnie o tym mówię, no ale kiedy byłam mała, moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Wychowali mnie dziadkowie, którzy 2 lata temu również odeszli. Najpierw zmarł mój dziadek, krótko po nim babcia. Tak mi przykro, naprawdę. Czyli mieszkasz sama? Tak, w mieszkaniu po dziadkach. Ale pewnie masz sporo wsparcia ze strony rodziny, albo przynajmniej chłopaka, co? Widziałem, że w kącikach oczu Lily zaczęły zbierać się łzy. Chyba niepotrzebnie poruszyłem ten temat. Z moją rodziną nie utrzymuję żadnego kontaktu od lat. Czasami mam wrażenie, że zupełnie ich nie obchodzę. Chłopak natomiast nie chce nawet przypominać sobie tego gnojka. Znacznie lepiej mi bez niego. Odpowiedziała Lily, wlewając w siebie całą zawartość kieliszka. Widziałem, że zaczyna osiągać już swój limit. Gdzie jest łazienka? Zapytała po chwili. Korytarz, pierwsze drzwi po prawej. Odpowiedziałem jako pan domu.
Kiedy Lili zniknęła za drzwiami łazienki, cała nasza trójka spojrzała na siebie badawczo. Dostrzegłem to w ich spojrzeniu. Wiedziałem już. Wiedziałem, że przyszedł czas na coś, czego nie robiliśmy od bardzo dawna. Wielkimi krokami zbliżał się nasz rytuał. Wstałem z kanapy i poszedłem do kuchni. Gdy wróciłem ze szklanką wody w ręce, Lili siedziała już obok chłopaków. Jej świat wirował. Trzymaj, to woda. Powinna trochę pomóc. Powiedziałem, podając jej szklankę. 30 sekund. Środek zadziałał wyjątkowo szybko. Dziewczyna bezwładnie osunęła się z kanapy, upadając na ziemię. Znieście ją do piwnicy. Już wszystko wcześniej przygotowałem. Tak na wszelki wypadek. Rzuciłem do chłopaków, schodząc po schodach jako pierwszy. W pomieszczeniu panowała zupełna ciemność. Wyciągnąłem z kieszeni telefon i użyłem ekranu jako latarki. Podszedłem do wielkiego, mahoniowego stołu, podniosłem leżącą na nim zapalniczkę i zapaliłem 3 stojące na nim czarne świece. Tańczące płomienie rozświetliły nieco otoczenie. Na samym stole, oprócz świec, znaleźć można było jeszcze kilka innych przedmiotów. Zestaw zakrzywionych noży różnych rozmiarów, o które tak bardzo dbałem. Lubiłem układać je rozmiarami, od najmniejszego do największego. Prezentowały się w ten sposób znacznie lepiej. Po prawej części stołu leżał sztylet, w którego rękojeści błyszczał sporych gabarytów rubin. W centralnej części stołu, na srebrnym stojaku, leżał najważniejszy dla nas przedmiot. Moje dziedzictwo. Spuścizna po moim ojcu i ojcu mego ojca. Przekazywana z pokolenia na pokolenie, z rąk do rąk. Wielka, obszerna księga w oprawie. Oprawie z ludzkiej skóry. Symbole na niej wyryte wywoływały we mnie uczucie podniecenia za każdym razem, kiedy tylko na nie spoglądałem. Ta księga, nazywana przez moich przodków Księgą Marzeń, była najważniejszym elementem naszego rytuału. Bez słów zapisanych na jej kartach, obrzęd nie mógłby się odbyć. Nie mógłby dać nam tego, czego akurat pragnęliśmy. Nigdy nie poznałem dokładnie mowy, w której napisane zostało to dzieło. Mogę wam tylko powiedzieć, że każde jedno słowo w nim zapisane brzmiało nieludzko, wręcz ohydnie. Gdy skończyłem 16 lat, mój ojciec wziął mnie na małą pogadankę. Zdradził mi wtedy największy sekret naszej rodziny. Nigdy nie mieliśmy większych problemów finansowych. Odkąd tylko pamiętam, nie musieliśmy się martwić właściwie o nic. Kiedy wydawało się, że nadchodzą gorsze czasy, nagle i niespodziewanie ojciec wygrywał na loterii. Jego firma zaczynała osiągać rekordowe wyniki sprzedaży, albo wykopywał w ogródku kilka sztabek złota. Nim poznałem naszą tajemnicę, myślałem, że mamy po prostu cholerne szczęście. Nie istnieje coś takiego jak szczęście. Teraz już to wiem. Nasza rodzina od pokoleń była związana pewnym paktem. Paktem z demonem, którego imienia wolę teraz nie wypowiadać. Dzięki księdze i odpowiedniej inkantacji w niej zapisanej, mogliśmy dosłownie spełniać swoje marzenia, nie martwić się o naszą przyszłość, po prostu cieszyć się pełnią życia.
Ale wszystko ma swoją cenę. Za wszystko trzeba płacić. By uzyskać przychylność demona, należało złożyć ofiarę. Ofiarę z istoty ludzkiej. Ojciec wszystkiego mnie nauczył. Wszystko mi pokazał. Wiedziałem, jak należy przygotować ołtarz ofiarny. Jak namalować symbol pentagramu na podłodze. Jak odpowiednio podcinać ofierze gardło. Nauczyłem się bezbłędnie i wyraźnie wymawiać słowa potrzebne do przeprowadzenia rytuału. Złożyłem obietnicę, by nigdy nie próbować przeprowadzać innych obrzędów zapisanych w księdze. Nie igra się z czymś, czego się nie rozumie. A ja, choć byłem w stanie wypowiedzieć słowa, nigdy do końca nie poznałem ich znaczenia. Sam rytuał miał jeszcze jeden ważny element. Coś, o czym ojciec przypominał mi na każdym kroku, aż do dnia swojej śmierci. Zawsze, ale to zawsze należało pamiętać o utworzeniu kręgu z soli wokół ofiary. Dowiedziałem się też, że w rytuale mogą brać udział maksymalnie dwie osoby, niepołączone ze mną więzami krwi, jeśli tylko uznają demona za swego pana. Przyjaciele naszej rodziny od wieków czerpali korzyści ze znajomości z nami. To właśnie po pierwszym roku studiów wyjawiłem Rickowi i Kevinowi mój sekret. Byli moimi najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze stali za mną murem. Wiedziałem, że mogę na nich liczyć. W nagrodę chciałem sprawić, by ich życie stało się trochę łatwiejsze. Na początku bałem się, że mnie nie zrozumieją, że będę musiał ich uciszyć. Ale było wręcz przeciwnie. Gdy usłyszeli o tym, jakie korzyści może im to przynieść, palili się wręcz do przeprowadzenia rytuału i złożenia swojej pierwszej ofiary. Firma budowlana Ricka nigdy nie prosperowałaby tak dobrze, gdyby nie ofiara z 18-letniego chłopaka, którego kiedyś przyprowadził. Spadek, który dostał Kevin, zawdzięczał go 25-letniej brunetce, która przyjechała do naszego miasta na wakacje. Chyba nie muszę już mówić, że moi klienci też nie spadali tak po prostu z nieba. Coś ich na mnie naprowadzało. Ofiary dobieraliśmy według pewnego schematu. Nie mógł być to nikt z naszych bliskich. Nikt, kogo znaliśmy. Musiała to być osoba zupełnie nam obca. Najlepiej bez rodziny czy osób, które mogłyby jej szukać. Nawet same życzenia dobieraliśmy ostrożnie. Nie chcieliśmy rzucać się w oczy. Niepotrzebna atencja była niewskazana. Żadnej wygranej na loterii, wypasionych samochodów i wielkich posiadłości. Żyliśmy godnie, ale nie chwaliliśmy się tym. Każdy starał się prowadzić normalne życie. Połóżcie ją na pentagramie, powiedziałem do chłopaków, wskazując palcem na symbol namalowany na podłodze. Otworzyłem księgę na zaznaczonej stronie. Spojrzałem na Kevina. Ty ją przyprowadziłeś. Ty masz prawo wyboru życzenia. Wiecie co, chłopaki? Nudzi mi się już trochę to ciągłe siedzenie w domu. Potrzebuję dodatkowych środków na rozwój firmy transportowej. Co myślicie? Niech będzie, rzuciłem. Chwyciłem za jeden z noży leżący na stole. Ten powinien idealnie pasować do jej gardła. Podszedłem do bezwładnego ciała Lili. Jedno precyzyjne cięcie. Tyle wystarczyło. Krew trysnęła na wszystkie strony, wylewając się z wnętrza rany literami. Wróciłem do stołu, przywołując do siebie Kevina.
ręka. Rzuciłem, spoglądając na niego, po czym złapałem za sztylet z rubinem i wykonałem na jego dłoni płytkie nacięcie. Zamknijcie oczy i myślcie o pragnieniu Kevina. Powiedziałem, muskając lekko palcem otwartą księgę. Moi przyjaciele ustawili się za mną, a ja rozpocząłem odczytywanie słów. Nigdy nie było to proste. Wymagało dużej koncentracji, uwagi. Pod żadnym pozorem nie wolno mi było się pomylić. Mamrocząc pod nosem słowa w tajemnej mowie, czułem, jak zaczynała przepełniać mnie jakaś siła. Nie dało się jej opisać. Po kilku minutach było po wszystkim. Skończone. Ofiara złożona. Teraz pozostało tylko czekać na wdzięczność demona. Idziemy na górę, panowie. Niech sobie tu poleży, a jutro zakopiemy ją w pobliskim lesie, tam gdzie zwykle. W końcu nigdzie nie ucieknie, a chyba wszyscy jesteśmy już padnięci. Gdy udaliśmy się do salonu, zająłem się opatrywaniem ręki Kevina. Potem był jeszcze szybki kieliszek, by ładnie zakończyć tak udany wieczór. Chłopacy dość szybko zasnęli na kanapie. Mi też marzył się już błogi sen. Byłem kompletnie wyczerpany. Przebrałem się, umyłem zęby i położyłem w sypialni. Już miałem zamykać oczy, kiedy nagle o czymś sobie przypomniałem. Cholera! Krzyknąłem, wyskakując z łóżka jak poparzony. Biegłem jak najszybciej mogłem. Wiedziałem, że nie mam wiele czasu, jeśli mam go w ogóle. Jak mogłem o tym zapomnieć? Co ja narobiłem? Biłem się z myślami, zbiegając po schodach do piwnicy. Witaj, Jasper. Powiedziała Lili, stojąca teraz na równych nogach. Jej oczy były zupełnie czarne. Na twarzy widniał przerażający, wykrzywiony uśmiech. Dziękuję ci, że mnie wypuściłeś. Czekałem, aż w końcu ktoś z waszej rodziny popełni błąd. Nie miałem czasu na ucieczkę. Nie mogłem nawet zareagować. Była już przy mnie. Był już przy mnie. Trzymał mnie za gardło, przyciskając do ściany. Oddech. Powietrze. Nie mogłem złapać tchu. Czułem, jak zaciska dłoń coraz mocniej i mocniej. Odpływałem. Uznaj to za akt łaski. Wiernie mi służyłeś. To były ostatnie słowa, które dotarły do moich uszu. Kiedy otworzyłem oczy, ujrzałem stojących nade mną chłopaków. Po wyrazie ich twarzy widziałem, że są przerażeni. Jasper, co jest do cholery? Szukaliśmy cię po całym domu. Myśleliśmy, że wyszedłeś, bo drzwi frontowe były otwarte. Czemu leżysz w piwnicy? Gdzie jest ciało? Co tu się dzieje? Chłopacy, powiedziałem z trudem, unosząc w górę swoje ciało. Chyba wpuściliśmy do naszego świata coś, co nigdy nie powinno się w nim znaleźć. Zapomnieliśmy o kręgu z soli. Nie wiem, jakie mogą być konsekwencje naszego błędu. Nie wiem, gdzie jest demon, który opętał ciało Lili. Nie znam jego zamiarów. Ale błagam was, uważajcie na siebie. Belial jest panem kłamstwa, zwiedzie nawet tych najbardziej czujnych. Myślę, że będąc po tej stronie, może posiąść ciało dowolnej żywej istoty. Uważajcie, z kim rozmawiacie. Uważajcie, komu ufacie. Być może osoba siedząca obok was nie jest tym, za kogo się podaje.